Nie lękajcie się, nie bójcie się, niech się nie trwoży serce wasze. A ja mam takie poczucie, że my się ciągle wszystkiego i wszystkich naokoło boimy. Jakby te słowa Chrystusa totalnie były gdzieś jakimś czymś nieosiągalnym, czymś takim mitycznym, czymś absurdalnym. Jakby on faktycznie nie stanowił naszego źródła pokoju i radości i tego, że faktycznie możemy z nim wszystko przezwyciężyć. Albo z drugiej strony zachowujemy jakiś taki kontrolowany status quo co do ludzi, sytuacji, wydarzeń, Pana Boga. Lubujemy się w konserwowaniu troszeczkę przeszłości, ubóstwiamy po prostu też to. A Chrystus przez dzisiejsze słowo chce nam powiedzieć, że może żebyśmy się wyrwali też ku życiu, żebyśmy przyjęli ten dar Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha prawdy, Ducha nowości, świeżości, tego, że przecież to słowo nie przestało mówić, nie przestaje mówić, że to słowo trzeba odczytać na dziś i na teraz, że byśmy może zerwali z takim poczuciem i tym dogmatycznym stwierdzeniem, że zawsze tak było. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie zawsze tak było. Po drugie, nie zawsze tak będzie. A po pierwsze znowu, i chyba najważniejsze to to, że to zawsze Bóg ma nam coś do powiedzenia i zaproponowania. To On jest świeżością swojej Ewangelii, swojego przesłania. Bo życiu służy tylko życie. Życie w Duchu Świętym, w prawdzie, w miłości, w uczciwości, w tym, że będziemy pytali Go, co mamy zrobić, co mamy czynić. Ten Duch jest nam nie tylko dany po to, żeby nam przypominać, chociaż to jest strasznie ważne, ale uczyć nas też na nowo przekazywania tej Ewangelii w duchu i w prawdzie, w miłości i jedności. Bo ten Duch chce nas wyrwać z tego, co może stać się jakimś takim naszym konformizmem, naszym skostnieniem, sformalizowaniem dokładnie wszystkiego. Ten Duch, o którym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, to jest Duch Jezusa, Duch nowości, Duch prawdy. Duch, który ma nas porwać ku życiu, wyrwać nas z jakiegoś takiego letargu, jakby ten Duch chciał nam powiedzieć, przypomnieć to, co Chrystus nam mówi, że nie mamy być tylko strażnikami tradycji. Nie mamy być kustoszami muzeów. Nie mamy oprowadzać tylko po jakimś skansenie. Ale mamy tworzyć żywy Kościół. Kościół, który jest przepełniony Duchem Świętym. Kościół, który mówi nam ciągle o życiu Chrystusa. O tym, że Ewangelia, dobra nowina się nie wyczerpała i nigdy się nie wyczerpie. Że faktycznie tworzyć tą teraźniejszość w Duchu Świętym mamy po to, aby nie, żeby zapomnieć o tradycji, bo ona jest strasznie ważna. Zresztą Jezus w dzisiejszej Ewangelii nam mówi, że mamy te zachować to, co zostało nam przekazane. Jego prawo, to, co nam powiedział. Ale też mamy to prawo pokazywać i udowadniać swoim życiem w taki sposób w nowości Ducha Świętego, aby ono było porywające na dziś i na teraz. Nie znaczy to, że nie będzie między nami niesnaseń, niepokojów, zawiści, różnych rozmów, które nam mogą nie pasować. To mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie. O tym, że Paweł z Piotrem się pokłócili. O pogan, o tych, którzy mieli wejść do Kościoła na nowo. Ale ta historia ma nam pokazać, że w Duchu Świętym możemy dojść do tego, co oni powiedzieli, co nam zostało przekazane. Postanowiliśmy razem, Duch Święty i my, zbudować jedność Kościoła, jedność miłości, jedność Ducha, który On ciągle ożywia i przypomina o tym, że Jezus żyje i będzie żył, bo On jest początkiem i końcem wszystkiego.